Hejka kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Bardzo często na Instagramie pytaliście mnie, czy zrobienie sobie tatuażu jest grzechem. Obiecałam Wam materiał na ten temat, tak więc oto jestem. Zapraszam serdecznie do odsłuchania materiału. Pamiętam, że jak mając jakieś, nie wiem, 15-16 lat, miałam taki okres buntu. I wtedy zaczęły mnie interesować takie tematy. Tatuaże zaczęły mnie interesować, zaczęłam poszukiwać, dużo pytałam, co, jak, dlaczego, czemu to miałoby być złe i tak dalej. Oczywiście to były jakieś mrzonki, bo ja wiem, że ostatecznie bym się na to nie zdecydowała, ale tak poszukiwałam, zaczęło mnie to jakoś kręcić. Wiem też, że moi rodzice na pewno by się absolutnie by się na to nie zgodzili, więc też bym nie mogła po prostu sobie tego zrobić. Dla beki Wam powiem, że ostatecznie skończyło się to narysowaniem sobie tutaj jakiegoś tatuażu długopisem XD. Także mam nadzieję, że u Was też również, jeśli macie taki okres buntu, czy macie taki czas, że Was to kręci, miejmy nadzieję, że u Was również zakończy się po prostu na tym długopisie. Tak więc w tamtym okresie buntu tak bardzo poszukiwałam, po prostu dociekałam tego. Powiem Wam, że pierwsze, co mi się przypomina, co mi się kojarzy z tego czasu poszukiwania, to historie osób, które miały problem z opętaniem. Słuchałam i czytałam o wielu takich sytuacjach, kiedy podczas egzorcyzmu osoba, która miała tatuaż, właśnie bardzo ją piekło to miejsce tego tatuażu. Podczas modlitwy nad tym, podczas uwalniania od złego ducha, właśnie to miejsce tatuażu, coś się z nim działo i to mi tak utkwiło w pamięci, to tak bardzo daje do myślenia. Wiadomo, że to przecież nie stara farba piekła, tak nagle. I wiele osób od razu powie, że no tak, ale mnie to nie spotka, mnie to, ja nie będę miał takiej sytuacji, to tam kogoś spotkało, mnie nie. Ja uważam, że ryzyko jest zbyt wielkie i po prostu gra nie warta świeczki. Ksiądz Piotr Glas powiedział, że z własnego doświadczenia wie po prostu, że osoby, które miały tatuaże czy sobie robiły tatuaże, miały poważne problemy duchowe. Naprawdę, coś w tym jest, serio, bo na przykład jak obserwuję nawet moich dawnych znajomych z kiedyś, patrzę jak oni się zmienili diametralnie, to są inni ludzie w ogóle i wizualni właśnie z wyglądu i w ogóle z zachowania. Poglądy i tak dalej. No, inni ludzie. I zauważyłam, że kiedy zaczął się ten proces odchodzenia od kościoła, od wiary, zaczęli mieć jakieś wątpliwości, w tym samym czasie zaczęli robić sobie, fundować tatuaż za tatuażem. Jeden po drugim. Też to wyglądało jak jakieś uzależnienie. Nagle jeden tatuaż, za chwilę drugi, trzeci i jeszcze mówili o planach na kolejne. To ja takie, co tu się dzieje w ogóle, nie? I co właśnie było ciekawe, że od razu jak odchodzili od kościoła, te tatuaże się pojawiały. Nagle fundowanie tych tatuaży. Jakby to szło równocześnie, tak, razem. I właśnie to wygląda jak takie uzależnienie. I na przykład też ksiądz Piotr Glas mówił, że rozmawiał z różnymi osobami, które mówiły, że jak zrobiły sobie jeden tatuaż, to oni wręcz czuli, że muszą, po prostu muszą zrobić ten kolejny, musieli to zrobić, po prostu czuli coś takiego. Także no ewidentnie jest tu coś nieczystego, coś tu nie gra, prawda? Myślę, że widzicie to. Też przypomniało mi się, jak ten sam ksiądz opowiadał, że jak modlił się nad taką osobą z tatuażem, nad samym miejscem tatuażu, to twarz tej osoby strasznie się wykrzywiała, tak wręcz nienaturalnie, że to było widać, że coś tu nie gra. Załączam w opisie wypowiedź właśnie o tym księdza Piotra Glasa. Kolejna sprawa, to mnie na przykład osobiście tak mega obrzydza ten tusz, ta farba, jakbym miała to sobie gdzieś wstrzykiwać w siebie jakby, tak to czuję, obrzydza mnie to. I na przykład ten sam ksiądz, właśnie ksiądz Piotr Glas, o którym też tutaj wspominam już któryś raz, on mówił, że te farby, te tusze są często przetwarzane, czy bardzo często przetwarzane demonicznie. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale tak powiedział, także staram się słuchać mądrzejszych od siebie, więc uważam, że to naprawdę zbyt wielkie ryzyko, żeby robić sobie tatuaż. Poza tym kwestia zdrowia. Może nie zdarza się to aż tak super często, ale miejsca wytatuowane są bardziej podatne na raka, na tworzenie się raka. Poza tym skutkami tatuażu też mogą być różne alergie, różne zapalenia skóry, infekcje. Poza tym też te różne zakażenia przenoszone drogą krwiopochodną. Teraz tak czysto subiektywnie, to jest tak naprawdę mój punkt widzenia, ale ja na przykład nie mam zaufania do osób, które wykonują tatuaże. To są jacyś ludzie mroczni. Ja nie wiem, może to ma właśnie związek z tymi problemami duchowymi, o których wspomniałam i o których mówi ksiądz Piotr Glas. Oni są jacyś mroczni i oni wyglądają bardzo często jak jeden wielki chodzący tatuaż. No szczerze, mnie bardzo zniechęcają w ogóle ich wygląd i nie wzbudzają właśnie we mnie żadnego zaufania, także ja bym nie chciała skorzystać z usług takich osób. Kolejna sprawa, tak wiem, że dla wielu osób tatuaż to po prostu pewna forma sztuki, wyrażanie siebie. Okej, ale wyrażać siebie możemy na przeróżne inne sposoby, nie uszkadzając sobie przy tym skóry, czy właśnie bez ładowania w siebie jakiegoś tuszu czy farby. Możemy wyrażać się przez ubiór, przez makijaż, przez pisanie dziennika, wierszy, przez muzykę, przez śpiew. Różne są opcje. Kolejna sprawa to ceny wykonania tatuażu.
Szkoda hajsu, ja bym wolała wydać na coś, co przyczyni się do mojego rozwoju. W dodatku zobaczcie, jak szybko nudzą nam się różne rzeczy. Coś bardzo chcieliśmy, potem to mamy i to leży za chwilę na półce albo w koszu jest już. Tak samo może być z tatuażem. Coś, co ci się teraz mega podoba, za, nie wiem, za parę miesięcy albo za parę lat będzie już w ogóle nawet nieaktualny, bo na przykład poglądy ci się zmienią i ten napis stanie się po prostu twoją jakąś frustracją. Zacznie cię frustrować. Teraz ci się coś podoba, potem stanie się dla ciebie brzydkie, najpierw może obojętne, a potem zacznie cię to denerwować. I co wtedy? Albo kolejny hajs na usuwanie tego tatuażu i to jeszcze podobno jest bardzo bolesne, albo do końca będziesz się już męczył z jakimś znaczkiem, który w dodatku za paręnaście lat stanie się po prostu strasznie brzydki, nieestetyczny, i pomarszczony, bo na starej skórze wiemy, jak wyglądają tatuaże. Tak więc z tych naszych rozważań tutaj w tym odcinku myślę, że jasno wychodzi, że nie warto sobie robić tatuażu. Wiele osób zadaje pytanie, czy to jest grzech. Słuchajcie, ja myślę, że jeśli mamy tę świadomość, czy możemy zaszkodzić sobie na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i też duchowym, mogę tak powiedzieć, więc jak najbardziej myślę, że to podchodzi pod grzech. Nieszanowanie swojego zdrowia, umyślne wystawianie się na zagrożenie, plus samo nieszanowanie swojego ciała okaleczaniem go, a ciało powinno być świątynią Ducha Świętego, czy jest w sumie, także myślę, że to wszystko samo mówi za siebie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, zostawicie komentarz, łapkę i subika. Wkrótce kolejne materiały, widzimy się już w następnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i pozdrawiam wszystkich.